Ponad 280 tysięcy dzieci w Polsce ma specjalne potrzeby edukacyjne. Skala potrzeb z roku na rok jest coraz większa. W 2023 roku na ten cel rząd przeznaczy 13 miliardów 400 milionów złotych. Z problemami natury psychicznej mierzy się coraz więcej dzieci. Tendencja ta nasiliła się po pandemii COVID-19. Ponad 280 tysięcy dzieci ma specjalne potrzeby edukacyjne, mówi wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Skala takich potrzeb edukacyjnych, które związane są z niepełnosprawnością, to jest między 4 a 5% populacji. Ale to, co tu jest najważniejsze, proszę zwrócić uwagę, to jest 35% dzieci, które doświadczają problemów psychologiczno-pedagogicznych. Na te problemy trzeba reagować już na wczesnych stadiach rozwoju, a szkoła powinna być pierwszym miejscem, do którego rodzic w razie problemu uda się ze swoim dzieckiem. My wiemy, że bez dobrego orzecznictwa, bez dobrego wsparcia od samego początku życia dziecka, czyli wczesnego wspomagania, nie jesteśmy w stanie tych problemów skutecznie rozwiązywać. W tym roku subwencja na specjalne potrzeby edukacyjne wzrosła do 13 miliardów 400 milionów złotych. Środki trafią do szkół ogólnodostępnych i specjalnych. To rodzic jest decydentem, to rodzic wybiera, gdzie dziecko będzie się kształcić i nasz rząd wspiera wszystkie filary tej edukacji, zarówno szkoły specjalne, jak i edukację włączającą. O celu, na jakie środki zostaną przeznaczone, zadecydują szkoły. Mogą to być dodatkowe godziny wsparcia terapeutyczne czy zindywidualizowany proces nauczania. Ponadto w ramach środków na pomoc psychologiczną w szkołach zatrudnieni zostaną specjaliści. Zwiększamy etaty w 2024 roku i to nie jest tak, że ja Państwu to obiecuję. To jest zapisane na twardo w ustawie. To jest zapisane na twardo w ustawie Prawo oświatowe oraz w innych ustawach. Liczba etatów dla psychologów i psychiatrów wzrośnie do 51 tysięcy.